Cześć! Witam Was, moje fany, na moim kanale. Tak jest. Ci z Was, co oglądają mnie też na moim bazowym kanale Klocko Zaura i tu mogą mieć déjà vu, bo tak samo wyglądałem na takim specjalnym filmiku z okazji tygodni nad morzem, specjalnej ramówki klockowej. No ale cóż, nie ukrywam, nagrywam to ciągiem. Moi drodzy, tak naprawdę mówię, dziś mamy trochę filmik o czymś innym, ale o tamtym też pozwolę sobie napomknąć. Moi drodzy, jestem na wybrzeżu, jestem nad morzem, a morze to jest Mekka, to jest stolica polskich WTF-ów, moi drodzy. I powiem Wam szczerze, że to, co ja widzę tu w tym roku, jest grubo, moi drodzy, jest grubo, są bardzo fajne WTF-y. W związku z tym, że ten filmik, który oglądacie, jest setnym filmikiem na tym kanale, ależ ten czas szybko leci. No właśnie, leci szybko czas, ponieważ to zbliża mi się do roku, jak ten kanał istnieje. Wchodzimy sobie z wakacyjną ramówką, podobnie jak na bazowym kanale Klocko Zaura, i będziemy się starać, bo nie wiem, że się uda, przez 2 tygodnie mojego pobytu nad morzem codziennie rzucać jakiś film. Nie obiecuję, bo tak jak też mówiłem tam, priorytetem dla mnie, mimo wszystko, oczywiście są moje wakacje, będzie słońce, ja sobie pójdę leżeć na plaży, wybaczcie, a nie będę latał za filmikami. No cóż, zbyt duży pieniądz mnie kosztuje wyjazd nad polskie morze, żeby kurde nie korzystać, jeżeli już wyjdzie kiedyś słońce. Dzisiaj jest 7 rano, żeby nie było, dlatego jestem tak ubrany. Nie jest tak, że kręcę do 15 i tu są pustki, bo jestem w jakiejś dziurze. Nie, bo jestem w całkiem dużej miejscowości i właśnie to jest fajne, bo przez to jest podróbek mega dużo. I tak jak mówię, moi drodzy, kanał również właśnie obchodzi rok. W związku z tym, że obchodzi on rok, wiecie, z czym to się wiąże, moi drodzy? Na moim bazowym kanale, no tylko na grach tego nie zrobiłem, na moim bazowym kanale co roku, jak kanał ma urodziny, robimy sobie urodziny, moi drodzy. I nie tylko wiąże się to z tym, że przyjmuję paczki od Was z prezentami, i ba, nawet jak na bazowy kanał przyjmuję od Was paczki, to i tak jest tam więcej WTF-ów chyba niż zwykłych klocków. Moi drodzy, więc oficjalnie 20, ta była do 1 czy 2, napiszę na pewno w komentarzu, bo ja teraz jestem w lesie, więc nie mam dostępu do takich danych. Wyjdzie, będzie odcinek z otwieram paczki od fanów na pierwszą rocznicę tego kanału, moi drodzy. Zaznaczmy kanału, jednego z trzech moich kanałów, bo pamiętajcie, że mam bazowy kanał z klockami Lego, który znajdziecie tu, i mam kanał gamingowy, gdzie znajdziecie gry z klockami Lego, znajdziecie go również tu. Jest to mój najszybciej rozwijający się kanał. No, to jest jakaś paranoja swoją drogą. Natomiast jest szansa, że dojedziemy do 2000 subów. Do tego 22, czy 1 lipca, co jest niesamowitym wynikiem, bo na Klocko Zaura robiłem to półtorej. 2,5 roku, nie no, nieważne, robiłem to długo, tak czy siak. A tutaj, kurczę, taki szybki wynik zrobiony został przez Was, za co Wam serdecznie dziękuję. Także, moi drodzy, jeżeli chcecie się pokazać na kanale, jeżeli macie jakieś fajne podróbki, albo chcecie tego się pozbyć, bo się boicie, że Was to zabije w nocy i chcecie wysłać to mi, no to, moi drodzy, w opisie znajdziecie mój adres, moje dane, pakujemy paczuszki, wysyłamy prezenty. Nie zapominajcie dodać tam jakiegoś listu, na przykład właśnie ze swoją ksywką, żebym mógł Was też wtedy podlinkować oczywiście w opisie, tak, żeby ludzie wiedzieli, kto takie fajne paczki wysyła. No tu se pójdę teraz. To po pierwsze. Po drugie, po dokładnie ta sama procedura co tu, po urodzinach tego kanału, po otwarciu paczek, po tym cudownym dniu, który napędzi mi tyle WTF-ów na najbliższe miesiące, bo dalej jednak, poza tą wakacyjną ramówką, będą co 2 odcinki tygodniowo dalej. Natomiast, moi drodzy, będzie Q&A. Tu pod tym filmikiem, dokładnie tak samo jak na Klocku zawsze, pod tym filmikiem tu w opisach, w komentarzach, przepraszam, zadajcie pytania, które pojawią się właśnie dzień po otwarciu paczek w Q&A, moi drodzy. Pamiętajcie, by zadawać pytania takie, które się wcześniej nie powtórzyły, więc czytajcie inne komentarze. Jeżeli takie pytanie padło, nie zadawajcie go, bo przeczytam dane pytanie od osoby, która zadała je pierwsze, nie będę dublował pytań i tak dalej. Pamiętajcie, by zadawać pytania raczej o podróbkach, no bo o klockach Lego raczej rozmawiamy sobie tam, a o grach na kanale gamingu. Pamiętajcie więc, by po prostu pytania zadawać z głową. No ale piszcie tutaj w komentarzach, moi drodzy. No i tak to będzie wyglądało. Macie czas do 21. Wszystkie paczki, które dojdą do mnie tam do 21. No bo jeżeli do 22 robię film, no to wiecie, już nie mogę czekać też do wieczora, co mi jeszcze spłynie. Macie 3 tygodnie, więc całkiem dużo czasu. Tym bardziej, że podróbki to pewnie idzie szybko zorganizować, bo pewnie już od dawna macie coś na myśli, co mi wyślecie. Tak to, moi drodzy, będzie wyglądało. Także idą pierwsze urodziny kanału. Najszybciej rozwijającego się kanału w historii. Historii, nie wiem, w sumie KCU, nie, Klocko Zaura City Uniwersytetu Studycyjnego. W mojej historii po prostu szybciej rozwijającego się kanału. Czekam więc na Wasze paczuszki, czekam więc na pytania w komentarzu
i wow. Moi drodzy, jeszcze co ciekawe, co wam bardzo chciałem przekazać tu, to jest setny film na tym kanale. No aż nie do wiary, że ja 100, no prawie 100 podróbek, bo tam 3 inne odcinki by plus serial. Dobra, 90 podróbek już przeżyłem, moi drodzy, patrzcie, przeżyłem, chodzę, żyję, patrzcie, chodzę, są moje nogi, chodzę, normalnie chodzę, moi drodzy, żyję. To jest niesamowite, że jakoś przeżyłem. Natomiast, no oczywiście będzie tego coraz więcej, tak, bo mówię, zwiększyliśmy tempo na 2 odcinki tygodniowo z początkowych jednego i tak dalej. Natomiast, moi drodzy, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja. Dotychczas specjalnie tak robiłem. Od początku było takie założenie kanału, programu i WTF, że do właśnie setnej recenzji robimy tylko, no właśnie padło słowo klucz, recenzję. A moi drodzy, no plus te seriale okazyjnie, tak? Moi drodzy, no nie tylko niebawem oczywiście nadchodzi drugi sezon WTF City, o czym już raczej wiecie, ale moi drodzy, też od setnego odcinka miałem założenie, program będzie bardziej różnorodny. To już nie będą tylko recenzje, będzie wychodziło znacznie więcej, no też chociażby takie właśnie publicystyki, chociaż też obiecywałem na zwykłym kanale, a to idzie średnio, ale będzie też, no... Inne ciekawe filmy się po prostu będą pojawiały, nie będę spoilerował jakie, natomiast spodziewajcie się na przykład, że będą dwie recenzje, a później jakiś inny tematyczny temat, nie tematyczny temat, inny content się po prostu chwilowo pojawi, jakiś inny filmik o innej właśnie tematyce, więc myślę, że dopiero teraz ten kanał zacznie łapać żagiel, skrzydła, moi drodzy. I pamiętajcie, postaram się codziennie wyrzucać filmiki, nie obiecam, że się uda, ale się postaram. Pamiętajcie więc, by kanał subskrybować, jeśli tego nie robicie, a uwierzcie mi, tu nad morzem są sztosy, jeżeli chodzi o to, kurczę, jakie są podróbki. Ale o tym przekonacie się zapewne już jutro, bo już jutro chyba pewnie, albo przynajmniej w odcinku wrzucimy sobie filmik właśnie o wycieczce po podróbkach nadmorskich. No to będzie na pewno niebywale ciekawe, bo uwierzcie mi, takie rzeczy jak tu się dzieją. O, jest grubo, moi drodzy. Nie wiem skąd nie mam dealera tych klocków, ale jest grubo. Dziękuję wam za kolejny odcinek na tym kanale. 100 odcinków. Dla każdego, kto mnie subuje, wielkie dzięki za to, że to robisz, za to, że pozwoliłeś, by ten kanał był najszybciej rozwijającym się klockowym moim kanałem. A ja ogólnie, że mało który kanał tak się klockowy rozwija szybko jak ten, więc chyba content siadł. Jeżeli mnie nie subujesz, zasubuj, bo naprawdę mało jest takich kanałów, gdzie pokazują podróbki, ktoś się poświęca, sprawdza, czy coś jest dobre. A my cóż, moi drodzy, zaczynamy letnią ramówkę. A jeżeli chcecie wiedzieć, czemu nie jestem na plaży, tylko kręcę w lesie, to obejrzyjcie sobie bazowy filmik, ten, o którym mówiłem, że jest na bazowym kanale, to się dowiecie. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Bye!